Dobry. Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie. Witamy na naszym kanale Wykreuj swoje życie. Na początek zapraszamy do subskrybowania, do lajkowania. Tak, a dzisiejszy odcinek będzie poświęcony naszym dialogom wewnętrznym. Nie zdajemy sobie często sprawy z tego, że kreujemy swoje życie poprzez swoje myśli, czyli to, jakie w naszych myślach prowadzimy dialogi. Otóż to jest bardzo istotne w procesie manifestacji. I tak jak wspomniałyśmy w poprzednim odcinku, jeśli oglądaliście, mówiłyśmy na temat koncepcji siebie, która jest bardzo ważna w procesie manifestacji, to uważamy, że ten temat, który poruszamy dzisiaj, jest na drugim miejscu w tym, aby wykreować w swoim życiu to, czego chcecie. Czyli musicie się nauczyć kontrolować swój świat wewnętrzny, czyli to, na czym się skupiacie, a czego nie uświadamiacie sobie. I my Wam to powiemy, jak to zrobić. Jest to teoretycznie łatwe, ale tak naprawdę trzeba nad tym popracować. Zastanówcie się nad tym, o czym cały dzień myślicie. Bo ja na przykład zdałam sobie sprawę z tego, że osoby, które powiedzmy odsunęły się z mojego życia, ja się z nimi wewnętrznie kłóciłam. Myślałam o nich źle, myślałam, że one źle o mnie myślą. I co zniknęły z mojego życia, albo na przykład powiedziałam coś niemiłego, albo były dla mnie niemiłe, tak? I w momencie, kiedy ja sobie zdałam z tego sprawę, że powinnam takie myśli wyeliminować, że powinnam przeskoczyć na inny level, to znaczy myśleć sobie, o, mam fajną koleżankę, ona mnie lubi, a nie, że ona mi zazdrości, tak? Bo ja miałam niestety dużo takich przykładów niefajnych i ja tego nie rozumiałam, dlaczego te osoby się źle odnoszą do mnie. No a potem zrozumiałam, o co tutaj chodziło. Tak, bo chodzi tak naprawdę o to, że nam się wydaje, jeśli mamy coś na myśli, żeby coś zmanifestować, wykreować, mamy jakąś teorię, mamy jakiś plan, chcemy na przykład mieć lepszą pracę, chcemy mieć fajnego partnera, chcemy mieć fajnych przyjaciół i na przykład tak jak mówią często, żeby sobie na przykład afirmować 3 razy dziennie po 15 minut i my się do tego dostosowujemy i afirmujemy 3 razy dziennie 15 minut, do tego możemy sobie dołożyć wizualizację wieczorem. I na tym się kończy nasza kreacja tej naszej rzeczywistości, nie? Czyli jak sobie to poskładamy jakby w całość, to wychodzi powiedzmy średnio gdzieś godzinę. No więc godzina w ciągu całej doby to jest bardzo mało, bo okazuje się, że cały ten czas, który nam zostaje, pozostawiamy sobie na to, że co robimy? Kłócimy się z mężem, układamy sobie dialog, a jak on nam coś takiego niefajnego powiedział, co my mu powiemy dzisiaj, tak? Że koleżanka nas nie lubi, a to dzisiaj i tak powiemy. A ona powiedziała, i okazuje się, że całą resztę dnia skupiamy się na tym, czego nie chcemy. I, no i dzięki temu właśnie nie otrzymujemy od życia to, na czym nam zależy. Tego, na czym nam zależy. Dokładnie. Właśnie dieta mentalna to generalnie pochodzi od Neville'a Goddarda. Ta nazwa. Ta dieta mentalna polega na tym, że zaczynamy kontrolować swoje dialogi wewnętrzne. Czyli zaczynamy nad tym panować, zaczynamy tego pilnować, żeby nasze myśli były pozytywne, dobre, pełne miłości, pełne pozytywnych stwierdzeń, pozbawione krytyki, nienawiści i strachu przede wszystkim. Także zaczynamy nad tym pracować i w momencie, kiedy nam się to zaczyna udawać, możecie zwrócić uwagę, że zaczyna się zmieniać wobec Was, zaczynają się osoby zmieniać w stosunku do Was i cały wszechświat zaczyna się zmieniać. Ale też chodzi o to właśnie, że bo to jest takie dla Was właśnie nasze takie wyzwanie, my to na końcu o tym w sumie powiemy, ale chodzi o to, żeby pomimo tych przeciwności dnia, że w ciągu dnia no nie da się uniknąć tych nieprzyjemnych sytuacji, bo no niestety idziecie do tej pracy, gdzie jest ten szef, którego nie lubicie, z którym się nie dogadujecie i pomimo tego, że on powiedzmy Wam coś złego powie, coś Wam powie niefajnego, znowu Was krytykuje, to Wy to słyszycie, bo tego się nie da niestety uniknąć, Wy to słyszycie i okej, usłyszycie, tylko chodzi o to, żeby nie dawać temu uwagi. Czyli on powie to, co powiedział, a Wy w myślach sobie to jakby od razu przekształcacie i mówicie, no jakiego ja mam wspaniałego szefa,
on, no nie wiem, no powiedział, że dostanę podwyżkę, że w ogóle pochwalił mój projekt i tak dalej. Chodzi generalnie o to, że pomimo tego, że będą przeciwności losu, że spotkacie sąsiadkę, która będzie narzekała, że się źle czuje, że pogoda nie taka i tak dalej, że w wiadomościach w telewizji, no telewizora najpierw w ogóle nie oglądacie, ja nie ale oglądam. No jeśli oglądacie, to będą do Was docierały te negatywne informacje, ale chodzi o to, żeby im nie dawać uwagi, nawet jeśli je słyszycie. Czyli Wy to usłyszycie, ale nie dajecie temu energii, nie skupiacie się na tym, tylko momentalnie po usłyszeniu wracacie do, tak, wracacie w ogóle do swoich pozytywnych dialogów, czyli w głowie mówicie sobie, ale dzisiaj jest cudowny dzień, wszystko mi się dzisiaj udaje, wszystko mi wychodzi, wszystko działa na moją korzyść, mam cudowną rodzinę, wspaniałą pracę, wspaniałego męża, no to co generalnie chcecie, tak? Generalnie spróbujcie, bo to naprawdę nic nie kosztuje, a zauważycie efekty bardzo szybko. No a nie jest to proste, to od razu Wam mówimy, że nie jest to proste. Zasady są proste, ale wykonanie, no naprawdę, trzeba nad tym popracować. Autentycznie ja sama czasami jestem zaskoczona, jak nagle atakują mnie myśli i w momencie, kiedy sobie zdam z tego sprawę, jest taki ping i o nie, ja się nie dam. Nie, nieprawda, przecież ta sąsiadka jest miła. Ale fajne jest też to, że dzięki właśnie tej kontroli swoich myśli, Wy jesteście w stanie dotrzeć do tego, jakie macie przekonania na dany temat, bo na przykład jeśli założycie sobie, że będziecie dzisiaj cały dzień kontroluje swoje myśli i w momencie, kiedy Wy się złapiecie na tym, że myślisz, o w danym momencie ja myślę, ojejku, no przecież moje konto świeci pustkami, nie mam pieniędzy, za co ja zapłacę prąd, zrobię opłaty, to już widzicie, co Wy macie w głowie na temat pieniędzy na przykład, tak? I można sobie nawet wziąć, napisać to na kartce, o co ja myślę o tych pieniądzach, że przecież ich nie mam, a muszę zmienić na to, pomimo tego, że to konto jest puste, to Wy macie w głowie, ja mam więcej pieniędzy niż mogę sobie wyobrazić, ciągle mam pieniądze, ciągle do mnie przychodzą pieniądze, zawsze dostaję pieniądze, moje konto jest pełne, czyli generalnie ta dieta pozwala Wam odkryć też własne negatywne przekonania na dany temat. Dokładnie. Jeszcze jedna kwestia jest taka, że jeśli już jesteście w procesie manifestacji, powiedzmy, afirmujecie sobie powiedzmy 5 razy dziennie, macie ułożony jakiś tam plan, afirmujecie sobie na dany temat, na temat Waszej manifestacji, ale resztę czasu chodzą Wam po głowie takie negatywności, jakieś strachy, nad którymi nie panujecie i dziwicie się w tym momencie, dlaczego te manifestacje nie przychodzą. No właśnie dlatego nie przychodzą, to jest bardzo częste. Musicie resztę dnia, niestety, ale też panować nad sobą i pilnować tych swoich myśli. Bo one, te manifestacje, to są też afirmacje w tym momencie. Jeśli ja chodzę po domu i myślę sobie, o Jezu, ale jest okropnie, ale to moje życie jest kiepskie, ale nikt mnie nie lubi i tak dalej, to tak się będzie działo, tak? Czyli nie dość, że afirmujecie, czy wizualizujecie, jak to lubi, to pilnujecie tej swojej diety mentalnej. I to jest klucz do manifestacji. Dlatego mamy właśnie takie do Was wyzwanie, po to, żeby nauczyć Was kontrolować myśli, aby później łatwiej przychodziło do Was to, czego sobie życzycie, na czym będziecie się skupiać, ale najpierw, nie wiem, może przez 3 dni, Aleksandro, na początek, przez 3 dni, spróbujcie po prostu myśleć tylko pozytywnie, cały czas, gdy Was tylko najdą negatywne myśli, od razu je zmieńcie na coś pozytywnego, powiedzcie sobie stop, nie to chciałam powiedzieć, nie to miałam na myśli, chciałam przez to powiedzieć, że i mówicie to pozytywne, momentalnie i nauczycie się właśnie kontrolować myśli i to później ułatwi Wam dalsze jakby postępy tutaj na tej drodze, o której my będziemy mówić, żeby wykreować to życie, jakie chcecie. Uwierzcie nam, że to działa. Działa w 100%. Kiedy wyeliminujemy jakieś strachy, lachy, jakieś negatywności, wszystko wokół nas się zmieni. Ludzie będą do nas mieć inny stosunek, wszystko będzie nam wychodziło, życie po prostu się zmieni, bo to my kreujemy to życie swoimi myślami, swoimi słowami. Zwróćcie jeszcze uwagę na to, co mówicie, o czym rozmawiacie z ludźmi. To też jest bardzo istotne. No dokładnie, ostatnio to też jest dialog. Tak, ostatnio spotkałam się z koleżanką, słuchajcie, i byłam przerażona. Zdania typu, pieniądze szczęścia nie dają. O, widzisz, spotkało go takie, bo na to zasłużył sobie.
bo takim był człowiekiem. Mm-hmm. Słuchajcie, same negatywności. Przez godzinę wysłuchiwałam tego i zaraz wyrzucałam to po prostu z pamięci, ale pomyślałam sobie, że ta osoba jest nieszczęśliwa właśnie dlatego. Dlatego, mm-hmm. że ona kreuje w ten sposób swoje życie. I możecie wyrzucić obgadywanie innych ludzi, strachy. Ja wiem, strach jest najgorszy, bo to naprawdę siedzi w nas głęboko, ale trzeba tak siebie pocieszać. Nie, mnie to nie dotyczy. U mnie jest wszystko super, wszystko działa na moją korzyść, w moim życiu wszystko układa się doskonale. Ja sobie tak, jak mnie nachodzi jakiś strach, na przykład o chorobie, bo każdy z nas ma takie myśli, prawda? O chorobie, czy tam o stracie jakichś pieniędzy teoretycznie, o czymkolwiek takim, czego się boimy, bo każdy boi się czegoś innego. Wtedy powtarzać sobie, nie, wszystko działa zawsze na moją korzyść, w moim życiu jest zawsze wszystko dobrze. I kiedy tylko nachodzą mnie takie myśli, właśnie to robię. No właśnie chodzi o to, tak jak powiedziałyśmy już wcześniej, że pomimo tego, że będą do Was docierać negatywne informacje z otoczenia, no bo tego nie unikniecie, bo ciągle będziecie, no macie rodzinę jaką macie, no nie każda rodzina jest pozytywna i mówi tylko o fajnych rzeczach, tylko często właśnie jak się spotykacie w jakimś tam gronie, to ludzie narzekają teraz o COVID-zie i tak dalej i tego na pewno nie unikniecie, ale chodzi o to, żeby po prostu nie dawać temu uwagi. Nie chłonąć tego. Tak, bo energia zasila, prawda, daną, nie wiem, daną myśl, jeśli Wy będziecie się nad tym zastanawiać, będziecie to rozważać w swoich myślach i w swojej głowie i się nad tym zastanawiać. Dajecie temu energię, dajecie wtedy temu energię i to zaczyna żyć swoim życiem i Wy się na tym skupiacie, czyli to, tego jeszcze więcej do swojego życia przyciągniecie, a nie o to nam chodzi. Właśnie chodzi o to, że pomimo tych przeciwności, pomimo tych niefajnych informacji, pomimo tych niefajnych zdarzeń, które Was na pewno w życiu będą spotykać, musicie sobie je od razu zmieniać w głowie. Momentalnie po prostu przekierowywać te myśli, przekierowywać uwagę na coś pozytywnego, na coś fajnego, na coś. Zresztą wtedy zauważycie, że naprawdę ten świat będzie bardziej kolorowy i te takie negatywne sytuacje i ci negatywni ludzie no będą tak pomału znikać z Waszego życia, bo to tak jest, jeśli Wy, nie wiem, macie w otoczeniu negatywną koleżankę i nagle się okaże, że ona będzie narzekała, tak jak to zwykle w ogóle mieliście w zwyczaju robić, nie wiem, razem z nią narzekać, a Wy nie będziecie z nią podejmować konwersacji, wysłuchacie, bo to no musicie wysłuchać tak z grzeczności, ale nie będziecie podejmować tematu i albo jeszcze co gorsza, będziecie mówić, że no nie, no wiesz co, no życie jest piękne, to tacy ludzie sami znikną z Waszego życia i chwała Bogu, bo wtedy wszechświat robi miejsce na coś lepszego, tak? Na lepsze znajomości, na lepsze sytuacje, które do Was będą docierały, więc no tutaj jest tylko potrzebna taka samodyscyplina, nie? No generalnie o to chodzi, żeby samemu po prostu się zmotywować, każdego dnia. I Anthony Robbins w swojej książce Obudź sobie olbrzyma, on tam takie wyzwanie dawał 7-dniowe, a my z Aleksandrą stwierdziłyśmy, że na początek fajnie byłoby chociaż przez 3 dni spróbować, a jeśli te 3 dni się okażą, bo to z każdym dniem będzie Wam łatwiej, to kolejne 3 dni i kolejne 3 dni takie i tak całe wyzwanie, życie. Tak. A właśnie jeszcze jedna sprawa. Dieta mentalna musi być wprowadzana do końca życia. To nie jest tak, że teraz kontrolujecie swoje wewnętrzne rozmowy, wasza manifestacja się zrealizuje i w tym momencie kończycie. Nie. Żeby wszystko w waszym życiu się układało, to ta dieta mentalna musi być do końca życia. Dokładnie, no bo żeby zobaczyć zmiany w swoim świecie zewnętrznym, to najpierw musicie uporządkować ten świat wewnętrzny i wy się zastanawiacie, dlaczego, nie wiem, dlaczego w moim życiu jest tak, a nie inaczej? No właśnie dlatego, że taki ze sobą prowadzicie właśnie te dialogi. I żeby się zmieniło coś na zewnątrz, to musi się najpierw zmienić coś wewnątrz. Czyli Wy musicie zmienić swoje myślenie. I możecie jakby zacząć od tego efektu końcowego, czyli Wy wiecie, jak chcecie, żeby to Wasze życie wyglądało, więc na przykład w myślach rozmawiacie z koleżanką, opowiadając jej o tym, co w Waszym życiu się dzieje w
tym już waszym wymarzonym życiu, czyli mówicie, no jejku, wiesz, jakiego mam cudownego męża, on jest dla mnie taki wspaniały, on mnie tak rozpieszcza, jest naprawdę kochany, mam cudowną pracę, zarabiam niesamowite kwoty, mam wspaniałego szefa, no co tam sobie chcecie? I takie dialogi sobie z tą koleżanką możecie prowadzić, zamiast tych negatywnych dialogów, które do tej pory... I to oczywiście, to może się zrealizować, prawda? Bo to są te dialogi, to jest tak jak afirmacja, one mogą spowodować, że się Wam to zmanifestuje w tym. Tak, no te dialogi są afirmacjami, bo tak naprawdę każda myśl jest afirmacją, każde słowo, które wypowiadacie, wszystko jest afirmacją. Wszystko jest afirmacją, dlatego nie wystarczy 15 minut 3 razy dziennie, nie ma takiej opcji, żeby takie afirmacje przez taki okres czasu, żeby oczekiwać jakichś ogromnych rezultatów, nie ma po prostu takiej możliwości i dlatego potem się zastanawiacie, czemu one nie działają. No właśnie dlatego, bo to jest za krótko. Wasza podświadomość w to nie uwierzy, ona tego nie przyjmie, ona to po prostu zignoruje totalnie, dlatego musicie cały czas i wierzcie, że z czasem, z każdym dniem będzie coraz łatwiej, aż w pewnym momencie się obudzicie i stwierdzicie, wstaniecie rano i powiecie, jaki cudowny, wspaniały dzień, prawda, Aleksandro? My już tak mamy, budzicie się rano. I tak od tego właśnie trzeba zacząć dzień. Wstaję rano i mówię, no jaki cudowny dzień. Albo w dzisiejszym dniu będę miała same cuda, spotkałem się same cuda. Dokładnie. A ja jeszcze chciałam wspomnieć, podać taki przykład, od czego ja zaczęłam. Zaczęłam od tego, że przestałam oglądać wiadomości w telewizji. Zauważcie, czym nas karmią nasze niestety cudowne stacje telewizyjne, samymi negatywnościami. I co? Nasza podświadomość to po prostu łyka, tak? Nie słucham wiadomości w radiu również i przestałam rozmawiać na negatywne tematy. W momencie, kiedy spotykam się z koleżankami, ona mówi na przykład, nie wiem, o zdradach, o nieszczęściach, o śmierciach, o chorobach, to już w ogóle nie rozmawiam. Mnie to nie dotyczy, tak? Także ja nie będę rozmawiać o czymś, co mnie nie dotyczy, a jeszcze muszę przyciągać. Także unikam kompletnie tych tematów i nawet się nie przejmuję tym, czy dana osoba się obrazi. No tak, bo to są te wewnętrzne przekonania. To jest coś, co zakodowali Wam rodzice, nauczyciele, koleżanki, znajome, sąsiedzi, ktokolwiek takie właśnie te przekonania nosicie w sobie przez lata. I dlatego tutaj ta praca nad sobą jest najważniejsza. I właśnie przez tą kontrolę tego, o czym myślicie w ciągu dnia, jesteście w stanie wyeliminować właśnie te negatywne przekonania. Dlatego naprawdę zachęcamy do tego, aby wytrwać te 3 dni. Chociaż te 3 dni. Te 3 dni, tak, w tych dialogach swoich wewnętrznych. I tylko i wyłącznie właśnie w ten sposób jesteście potem w stanie zmienić swoje życie, a my Wam tutaj w następnych odcinkach będziemy podawać różne fajne przykłady. Dziękujemy na dzisiaj. Dziękujemy, zapraszamy. Ponownie.